Zaczynamy naszego live'a, studiowanie z głową i naprawdę cieszę się bardzo, że wpadliśmy wspólnie właściwie na pomysł, żeby porozmawiać na ten temat, prawda? Tak, też bardzo się cieszę. Dzień dobry, Kacper Kondracki, Fundacja Dobra Sieć i również moje stypendium, ponieważ właśnie Dobra Sieć ogarnia moje stypendium i tak naprawdę to właśnie Dobra Sieć robi dobre rzeczy w sieci, ponieważ robi takie fajne rzeczy związane ze stypendiami i z tym całą informacją, bazą wiedzy, którą mamy dostępną właśnie u Was, żeby właśnie tym stypendiom się przyjrzeć. I dzisiaj właśnie wpadliśmy na pomysł, że ten live będzie o studiowaniu z głową, głównie dlatego, że właśnie studiowanie z głową to też jest takie trochę może podejście pod prąd. O, właśnie tutaj teraz podejdę do tego ze swojej strony, czyli z magazynu studenckiego Pod Prąd, który też chce patrzeć właśnie z innej strony na te stypendia, więc fajnie, fajnie, że będziemy mogli dzisiaj o tym porozmawiać. Oczywiście każdy, kto nas słucha dzisiaj, będzie mógł również zadać pytanie, jeżeli będziecie chcieli interaktywnie zadać nam pytanie przez nasze media społecznościowe, to postaramy się na żywo odpowiedzieć. Jeżeli oglądacie nas już z opóźnieniem, to również możecie napisać pod tym czatem czy pod tym miejscem, gdzie jest opublikowany ten film, my będziemy tam zaglądali i również będziemy mogli, czy jakieś linki dołączyć, prawda? Wydaje mi się, że Kacper, ty również tam będziesz mógł jakby służyć tą swoją wiedzą. Tak się umawiamy. Tak, się umawiamy. Ja może sekundę poświęcę, żeby powiedzieć o sobie i trochę w ogóle Tak. czym się zajmujemy. Ja jestem specjalistą do spraw promocji i komunikacji, zajmuję się też stypendiami zagranicznymi. Moje stypendium, tak, w paru słowach, żeby streścić naszą działalność, my jesteśmy takim agregatorem stypendiów spoza funduszu państwowego tego, spoza budżetu państwa, czyli przede wszystkim od różnych fundacji, firm, samorządów, z bardzo wielu różnych miejsc, bo tych stypendiów może wbrew pozorom jest tak naprawdę bardzo dużo w całej Polsce, i lokalnych, i ogólnopolskich, więc my je wszystkie zbieramy, ale no, na tym się nie kończy nasza misja, no bo też pomagamy wypełnić wnioski, odpisujemy oczywiście na wszystkie prośby i pytania, także staramy się przeprowadzić przez całą tą drogę do otrzymania stypendium, pomagać na tyle, ile możemy. Ja tak jeszcze nie patrzę w ekran, ponieważ udostępniam w różnych miejscach naszą rozmowę, bo również tutaj w różnych miejscach byliśmy współorganizatorami tego naszego live'a. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, Kacper. Powiem ci, że właśnie kiedy zastanawiałam się nad tą rozmową i w ogóle całym tym takim kłopotem, z którym borykają się studenci tak naprawdę, bo wiesz, to już tak się nie studiuje jak nasi rodzice, że No nie. wiesz, nasi rodzice to wiesz, przebiedowali, tak można powiedzieć, wiesz, co student dostanie od rodziców, jaką informację zwrotną powie, no słuchaj, za moich czasów to przecież było tak, że myśmy jakoś se tam spali na jakimś tam łóżku i tak dalej. Ale wiadomo, że czasy się zmieniły. Teraz już nie jest tak, że student chce w taki sposób przeżyć studia. On chce sobie pójść gdzieś do jakiejś kawiarni, z koleżanką do restauracji, czy tam do jakiegoś pubu, prawda? Teraz to już nie jest, nie w taki sposób się żyje, ale żeby tak żyć, no to też trzeba mieć na to fundusze. I jeżeli się nie ma tych funduszy, no to zazwyczaj widzę, że studenci decydują się na to, że idą na studia i od razu idą do pracy. I właściwie wtedy mam takie wrażenie, że widzę zmęczonych, wiesz, ciągnących nosem po ziemi studentów, którzy po prostu są, no chcieliby jakby żyć i cieszyć się tymi studiami, angażować się w różne rzeczy, ale już wiesz, no, doba ma 24 godziny, no nie da rady. Więc stąd właśnie ja tak sobie pomyślałam, ja jestem kurczę propagatorką, wiesz, tych stypendiów. Nie wiem, czy ty sam, czy ty miałeś stypendium podczas studiowania, Wiesz czy... co, no ja niestety nie skorzystałem osobiście, bo kiedy studiowałem i działałem artystycznie parę lat temu, to nie zdawałem sobie w Tak. ogóle sprawy, jak wiele A jest tych widzisz. szans rozwojowych i No. nie znałem tego obecnie naszego portalu. Ostatnio złożyłem parę wniosków na stypendium na projekt artystyczny, bo ja też jestem O, artystą, między innymi do właśnie. stypendium za X-u, to jest album muzyczny. Także rzeczywiście teraz się staram skorzystać z tego, no bo po prostu widzę, ile tego jest i że warto korzystać. A ty kiedyś skorzystałaś ze stypendium? Właśnie powiem ci tak, że to było tak, że ja studiowałam
Tak, jakby byłam na studiach inżynierskich na Politechnice i byłam też na studiach później magistersko-inżynierskich na zarządzaniu. I właściwie z powodu tego, że w pewnym momencie pomyślałam sobie, że chciałabym, jakby wiesz, mieć lepsze oceny, wiesz, przyłożyć się, więc po prostu miałam stypendium naukowe i powiem ci, że całkiem nieźle mi się żyło, wiesz, więc ja się tak Tak, śmieję, tak że. słyszę takie historie, że ludzie czasami żyją lepiej ze stypendium niż potem w robocie. Wiesz, to jest niesamowite. Ojejka, żebyś wiedział. Właśnie tak było, bo kiedy już, wiesz, poszłam na swoje, to później się śmiałam, że miałam, że to był taki okres relatywnie, kiedy byłam najbogatsza w swoim życiu. Ze względu na to, że jeszcze, wiesz, gdzieś tam jakaś praca, taka mała, gdzieś tam, wiesz, taka mała praca gdzieś, tutaj jeszcze stypendium i po prostu tym sposobem dorobiłam się samochodu, który później, jak już poszłam na Tak? swoje, to go zjadłam, bo po prostu musiałam go sprzedać i zjeść. No tak, ale wiesz co, naprawdę te historie się powtarzają, więc to tym bardziej chyba może być zachęcające dla niektórych, nie? Że na tych stypendium można pożyć, tak mówiąc kolokwialnie. Jeszcze się Tak. odniosę do tego, co mówiłaś o tych naszych rodzicach, no bo ja oczywiście będę mówił przede wszystkim o stypendiach, ale tu zahaczamy, jakby nie było, ekonomię i o takie społeczne też tematy. No bo prawda z jednej strony jest taka, że rzeczywiście nasi rodzice byli, czy dziadkowie byli gotowi na więcej poświęceń, no a z drugiej, jeśli chodzi o mieszkanie, na przykład, to mieli dużo łatwiej, tak? My teraz, żeby Tak. zapłacić za mieszkanie, to jest ogromny problem i wszystko jest droższe tak naprawdę coraz bardziej, więc te stypendia mogą być tu pomocne, tylko to bardzo zależy od stypendium, wiesz, bo one są bardzo różne i kwoty, to może być kilkadziesiąt złotych miesięcznie, a to może być nawet też kilka tysięcy. Są stypendia, gdzie cała transza pieniędzy jest jednorazowo przyznawana, i to może być naprawdę duża suma, a są takie, które rzeczywiście to jest cyklicznie przez cały rok czy przez cały czas trwania studiów. Ale ja myślę, że tak zwłaszcza w małym mieście to może być taki game changer, że to można się utrzymać dzięki stypendium i to może być bardzo pomocne. I wcale nie trzeba się też uczyć wybitnie, być może uprzedzam jakieś pytanie, ale to jest też jedno z Tak. najczęstszych takich frequently asked questions, nie? Że czy trzeba się uczyć, czy trzeba mieć świetną średnią? My robiliśmy ostatnio takie badania, że najczęściej to jest średnia 4,0 tak naprawdę w tych umowach. Tak. A czasami nawet i 3,5. Także wiesz, przede wszystkim mieć pasję, wierzyć w siebie, zgłaszać się, próbować i wtedy się uda, nie? Oj tak, Kacper, powiem ci, że na Politechnice mieć 3,5 albo 4 średnią, to To naprawdę też nie jest, no właśnie, to więc. byłam ja. Nie no, to było właśnie to, że wiesz, ciężko było, bo wiesz, się zaliczało jakoś tam później, a jak zaliczyłeś no trochę wcześniej, tam jakaś zerówka, to wiesz, to powodowało, że można było naukowe. I właśnie to jest ciekawe, że to było moje odkrycie, jeżeli sobie odkryłam w ogóle stronę moje stypendium i zaczęłam oglądać ją, że właśnie wtedy no, otworzył się przede mną jakiś wielki świat, bo myślę sobie, to nie chodzi tylko o to, że muszę się zwracać do mojej uczelni, bo na uczelni jest różnie i są różne uczelnie. Uczelnie bardziej, wiesz, już teraz mamy posegregowane te uczelnie, nie wszystkie uczelnie posiadają tak duże budżety, żeby wspierać studentów. I właśnie z tego powodu widać, że moje stypendium, ono zbiera. No, agreguje tą treść taką związaną ze stypendiami w takim jednym wielkim kombajnie. I to jest naprawdę niezwykłe, że można tam po prostu zajrzeć i wiesz, i sobie no, w ogóle szukać, tak jak właśnie tak jak tam mówisz o tych artystycznych, na przykład, że jesteś artystą i możesz myśleć o tym, że no, przecież artysta no, nie jest w stanie zarobić bardzo dużo, ale jednak może jakaś taka pomoc, praca, czy na przykład ktoś pisze książkę i może to też być jego. Tym czasem, kiedy się skupia, nie mówiąc już o osobach, które robią doktorat i na przykład jest bardzo trudno robić doktorat, a jeszcze do tego na przykład zająć się pracą zawodową. To już jest w ogóle, moim zdaniem, to już jest nierealne, że widzę, że osoby, które zaczęły pracować i mieć. Czy możesz tak jakoś dać nam przekrój, do kogo są adresowane te stypendia? Tak, no to jakie stypendium nas interesuje, tak, no to zależy chyba przede wszystkim od obszaru zainteresowań i marzeń, ale no mamy takie hasło, że moje stypendium rozpędza te marzenia i może tak być, no bo można wejść na nasz portal i znaleźć stypendium naukowe, artystyczne, sportowe. Kategorii możliwości wyszukiwarcy jest bardzo dużo i są też stypendia zagraniczne, które umożliwiają wyjazd do innego kraju. Łatwo to znaleźć na naszym portalu, bo mamy prostą, taką intuicyjną wyszukiwarkę. No jeśli chodzi na przykład o te artystyczne, tak, sprawy, no to
Stypendiów może nie jest bardzo dużo, ale z kolei jest bardzo dużo konkursów, tak? Czy to dla scenarzystów, czy dla ludzi, którzy chcą pisać wiersze, takich też jest bardzo dużo. I my te konkursy też zbieramy, tak? Bo u nas to są stypendia, konkursy i staże. Naukowych jest dużo, sportowych jest też dużo, zwłaszcza tych takich lokalnych, czyli jak ktoś jest z mniejszego miasta, z mniejszej wsi, to często takie, jeżeli ma się jakiekolwiek osiągnięcia, to naprawdę warto się zgłaszać, bo to może być takie wsparcie. Doktorat, tak, to też jest, tego też jest sporo, zwłaszcza też zagranicznych właśnie, no, takie, żeby wyjazd, żeby napisać doktorat, to może być super opcja. Wiadomo, że to trzeba zaplanować, nie jest łatwo się dostać, ale jak już się uda, no to jest taki wpis CV potężny, prawda? Więc tak to wygląda. A powiedz mi, kiedy właściwie powinniśmy się zacząć interesować tymi stypendiami? Czy są jakieś takie sezony na to, żeby składać te wnioski? Jak to wygląda? Znaczy, to jest też teraz dobry moment, żeby poznać naszą stronę, bo mamy 150 ofert aktywnych, ale to jest dla nas tak i tak mało, nie? Bo sezon stypendialny trwa od czerwca do końca września, tak naprawdę, i wtedy najlepiej interesować się tematem, patrzeć przychylnym okiem na te swoje talenty i szukać odpowiedniego stypendium i zgłaszać się, bo warto, bo to jest realne wsparcie. To nie jest tak, że ja tylko tak o tym gadam, wiesz, żeby coś sprzedać, tylko no, mamy po prostu historię osób, którym to pomogło. I tak naprawdę, zwłaszcza patrząc na stan dzisiejszej edukacji też w Polsce, prawda, i tej wyższej, i tej szkolnej, no to stypendium nie chcę przesadzić, ale tak jak myślałem, stopniu też pokrywa jakieś luki, tak naprawdę, nie? Czy przynajmniej może tak być, że jakaś osoba bez tego stypendium mogłaby się czuć zapomniana, jakby nie miała tego wsparcia, którego potrzebuje. No właśnie, ja to też tak patrzę na to w taki sposób, jeżeli chodzi o te stypendia, że to jest trochę też stąd ten pomysł nasz na tą rozmowę, żeby to było takie studiowanie z głową, że w gruncie rzeczy to jest, wiesz, takie trochę patrzenie na swoje studia, swój rozwój osobisty, jakieś cele rozwojowe, co chciałbym w życiu osiągnąć. Co prawda wiem, że to jest trudne, jeżeli masz tam 20 parę lat, to. Jak też mam no, taki częsty kontakt ze studentami, to wiem, że jeszcze to nie jest taki moment, że oni tak w pełni wiedzą, gdzie tam chcą celować. No ale względem tego, że na przykład, nie wiem, wybrali sobie jakiś kierunek, albo wybrali sobie jakiś profil, albo jakiś nawet uczelnię, jeżeli sobie jakoś wybrali, to już w jakiś sposób gdzieś tam celują. I mam wrażenie, że takie strategiczne podejście może być tak na tyle pomocne, że ktoś. No właśnie, nie pójdzie na przykład w cudzysłowie do tego maka, czy żeby pracować jako barman, załóżmy w nocy, tylko decyduje się na to, żeby w tym obszarze swoich zainteresowań jakoś mniej więcej je sprecyzować. Nie, no załóżmy, to jest nawet ten podział, że jest to coś humanistycznego, coś bardziej ścisłego. Już tutaj mamy jakieś rozgraniczenie, prawda? Że tu już możemy jakoś szukać jakichś swoich pól, gdzie możemy, rozumiem, szukać tych stypendiów, tych pomocy, bo wtedy my zrealizujemy ten swój cel naukowy, patrząc przez to, że nie będziemy właśnie osobami, które nie śpią po nocach, tylko będą, no załóżmy, uczyły się i będą jeszcze dostawały to jakieś dodatkowe fundusze, które nam pomogą zrealizować ten cel. To w taki sposób działam. Czy dobrze Tak, myślę? to jest idealnie, żeby tak działało. No i też nie ma nic na przeszkodzie, że na przykład być na stypendiach humanistycznych i szukać, znaczy na No studiach proszę. humanistycznych, przepraszam. I szukać stypendium zupełnie innego rodzaju, bo taką mam pasję akurat, No nie? widzisz, no właśnie, czyli można niekoniecznie przez swoje tylko naukowe kierunki, ale można tylko patrzeć na swoją pasję. Że możesz Tak. popatrzeć na pasję, że załóżmy, jestem programistą i uczę się na programistę, ale mam pasję na przykład muzyczną. Nie idziesz na studia muzyczne i programistyczne, tylko wybrałeś sobie ścieżkę programistyczną. Czy można znaleźć na przykład taką jakieś stypendium dla muzyka? Myślę, że tak, jak najbardziej. Oczywiście są stypendia, gdzie jest wymaganie, żeby być na danym kierunku, jest ich sporo, ale jest też sporo na przykład konkursów właśnie, gdzie no, nie ma takich wymogów i liczy się, no, zwłaszcza prawda, w artystycznych stypendiach, liczy się to, co jesteś w stanie stworzyć tak naprawdę. Czy tak jak w sportowych, no możesz być, nie wiem, studiować fizykę, ale codziennie ćwiczyć oprócz tego w klubie koszykówki i Na wtedy też jest przykład, opcja. dokładnie, albo w klubie
Tak, dokładnie. Mam taką studentkę, znam, która No jest właśnie. na dziennikarstwie właśnie i jest właśnie gra w koszykówkę. Ja to świetnie rozumiem, bo jestem z taką osobą, która ma strasznie szerokie Tak. zainteresowanie. Od sasa do lasa się może komuś wydać, no ale taki Tak. jestem. Po prostu dużo Tak. rzeczy na świecie mnie pasjonuje i to też jest piękne, tak? Też sobie pomyślałem, jak opowiadałaś o tym, że sporo osób nie wie, co chce robić jeszcze. Tak. Bo coś, co się przewijało u nas, na przykład z takiej fundacji EFC, która bardzo fajny ma program stypendialny Horyzonty, albo mieliśmy też taki wywiad z nauczycielem roku ostatnio, który tam nam opowiadał o swoim perspektywie na szkołę, że to, czego często brakuje młodym ludziom, to jest taki mentor, wiesz? Czyli, że ktoś, kto nie jest rodzicem, a kto zostanie mentorem w jakiejś dziedzinie i trochę pokaże, co i jak. Tak. I będzie takim, no do twardym, tak, ale takim szczerym i dobrym nauczycielem, czy nauczycielką. Być może ty też pełnisz właśnie taką rolę na studiach dla niektórych, bo no to jest psychologicznie po prostu bardzo potrzebne, tak? I to się nazywa taka metoda tutoringu, nie? Tak. I to niektóre stypendia też oferują i to jest naprawdę super, tak jak na przykład BNP Klasa, czy właśnie EFC Horyzonty. To są akurat stypendia takie w liceach głównie, ale to bardzo pomaga, żeby znaleźć tą swoją drogę, nie? Żeby, bo tak to można wybrać zły kierunek, później nie masz tego mentora i tak się można trochę pogubić, nie? Tak. W sensie, no może nie pogubić, tylko wiesz co, ludzie później, jak z tego co widzę, za dużo czasu spędzają na tym, żeby szukać. Wiesz, że tracą rok za rokiem Ale szukać trzeba z drugiej i strony, no więc to jest taka oczywiście, pułapka. to prawda, dlatego że na przykład, jeżeli chodzi nawet rozwojowo, 20-25 lat to jest okres w życiu młodej osoby, która jest tak naprawdę rozwojowo do próbowania. Wiesz, żeby spróbować różne rzeczy, nawet które są konkretne, nawet totalnie z czapy, bo to jest ten czas, bo trzeba próbować, nie? I dlatego właśnie może faktycznie taki pomysł, żeby gdzieś ktoś może nam jakoś podpowiedział, by było takim fajnym tropem. Wiesz co, to jedno, co mnie interesuje, jeżeli chodzi o te stypendia, to, bo tak jak to jest dla mnie takie, wiesz, zrozumiałe, no i sama korzystałam, że uczelnie finansują, jeżeli chodzi o studentów, tą edukację, to jakie są jeszcze, no właśnie, co to są za organizacje, które jeszcze chciałyby, żeby student jakoś przeszedł przez studia. Rozumiem, że tak intuicyjnie wyczuwam, że pewnie jakieś też firmy, bo na przykład chciałyby, żeby, nie wiem, no, byli jacyś tam programiści, czy medycy, czy no załóżmy, brakuje nam budowlańców, czy coś takiego, i na przykład wtedy, czy są jeszcze jakieś inne obszary, Tak, to na które. przykład mi przyszedł, przepraszam, że ci przerwałem, Tak, oczywiście. bo Potem jest przyszedł mi do głowy akurat, jak mówiłaś, program na przykład taki, programy dla kobiet na przykład, nie? Że takie skierowane, żeby na przykład CD Projekt robił taki program, żeby dziewczyny się zaangażowały w tworzenie gier i to było takie bardzo fajne, nie? I to jest przykład firmy, która robi. Podobnie L'Oreal miał taki, tylko O, to akurat proszę. skupiony na naukowych osiągnięciach. Jest też podział na tym poziomie. Są też jakby organizacje, którym zależy jakby ideologicznie na jakiejś równości, wyrównywaniu szans, tak? Tak. One wtedy, i wtedy to jest głównie skierowane do mniejszych miejscowości. To są ludzie, Tak, którym po tak. prostu szczerze zależy. Są też oczywiście stypendia socjalne, takie bardziej rządowe, tak? Które też wspomagają. Po prostu wtedy trzeba spełnić jakieś warunki typu dochodu na tą jednostkę rodzinną, że tak to nazwijmy, tak? Więc tak, no motywacje są, myślę, przeróżne. My też robimy organizujemy takie coś jak stypendia przyszłości, rozmawiamy z tymi organizatorami stypendiów i wiesz co, oni są no mega szczerze zaangażowani w to czasami, tak? I robią później zjazdy z tymi absolwentami. To jest naprawdę taka więź się tworzy, bo to wiesz, z perspektywy firmy czy fundacji, w momencie, kiedy coś takiego się robi, to wszyscy się w to angażują, tak? To jest Tak. tak jak z jakimś wolontariatem w firmie, że potrzeba czegoś, co stworzy taką więź nie tylko właśnie z tymi stypendystami, ale właśnie wewnątrz firmy, że chcesz się angażować w fajną sprawę, tak? No czemu ja pracuję w fundacji? Też trochę dlatego, no. Tak, to prawda, to prawda. Ja tak sobie myślę, że też dużo jest tych CSR-owych działalności, nawet związanych z firmami, które chcą na przykład się zaangażować w Tak, to, jest też żeby ten na element. przykład tak, wyławianie jakichś talentów albo właśnie no,
bym powiedziała, wiania czy używania wiatru, dmuchania w skrzydła też ludziom, którzy no może by nigdy nie zrealizowali jakichś swoich marzeń czy pasji, bo widzimy teraz wielu ludzi, którzy na przykład, nie wiem, po latach, nie wiem, mają już załóżmy 40 lat i mówią, no miałem jakieś tam marzenie, nie zrealizowałem tego marzenia nigdy, nigdy nie miałem takich możliwości. Wydaje mi się, że teraz jest czas, gdzie młodzi mogą zrealizować te marzenia, bo my im No pomagamy. bardziej niż kiedykolwiek na pewno, Tak, tak. to prawda. Jedną z tutaj, tak jak mówiliśmy, tak przypominamy tutaj z Kacprem, że można do nas cały czas zadawać pytania, bo jesteśmy na żywo. Osoby, Tak, które tak, tak. będą nas słuchały, to również będą mogły sobie napisać pytanie. My wtedy już odpiszemy, jeżeli gdziekolwiek teraz nas słuchacie, w jakim czasie, to my was znajdziemy i odpiszemy. Ale właśnie dziękuję bardzo Aleksandrze Belina, że ona właśnie tutaj napisała, że dla niej to było ogromne odkrycie kilka lat temu, że stypendia nie są tylko naukowe i tylko ze średnią ocen, czy na przykład z badaniami, nie? Że musisz się wykazać jakimiś badaniami albo średnią ocen. I właśnie to jest bardzo ciekawe. I właśnie, jeżeli w tym kontekście mógłbyś, Kacper, przywołać, jakie to są stypendia, które mogą te pasje, jakie pasje można brać pod uwagę, które mogłyby być zrealizowane przez, jakby wspomożone przez takie stypendium. No bardzo przeróżne. Oczywiście dominują, jeśli chodzi o stypendia naukowe, to różne takie techniczne kierunki, tak? Jeśli chodzi o sport, no to najczęściej to są sporty takie, te, które znamy, olimpijskie, tak? No to są te dziedziny, które najłatwiej się ubiegać. Ale no i tych stypendiów, tak jak mówię, no teraz jest 150, tak? A to jest mało w naszej bazie. Tak, A jeszcze to tak. działa tak, że za tydzień będzie, wiesz, 150, ale zupełnie inny. Aha, I no bo to proszę. też jest ważne, żeby to powiedzieć, że najlepiej szukać stypendiów, jakby dodając naszą stronę sobie tak do zakładki, czy stawiając taką gwiazdkę w Chromie Tak. przysłowiową i sprawdzać się sobie co jakiś czas regularnie, no bo wiesz, jedne stypendium już się skończy termin naboru, a drugie się zaczyna, więc za tydzień będą zupełnie inne oferty. I to jest takie istotne, że to jest ten system cały czas żyje, to się cały czas zmienia. Tak. Tak, no ale to, tak rzeczywiście, tak jak Ola powiedziała, no to jest też miód na moje serce, bo to znaczy na przykład, jak ja jako artysta, że ja mogę pokazać swoją piosenkę albo swój tekst, albo cokolwiek, a nie, że muszę się pochwalić, że mam już takie liczby, to, to i to, tylko że będę oceniany też merytorycznie, że rzeczywiście mam talent. I to samo jest z tymi badaniami, tak? Jeżeli ktoś, oczywiście nie dotyczy to wszystkich stypendiów, ale są całe szczęście takie, że to. Naprawdę, po prostu będąc czymś dobrym, ktoś może nas docenić, nie? Właśnie wydaje mi się też, Kacper, że możemy być też w takim, zwłaszcza młodzi ludzie, mogą być w takim, jakby to powiedzieć, w takim potrzasku, o tak, może takie słowo, w takim potrzasku oceny, ponieważ załóżmy, porównują się z osobami, które na przykład mają jakiś talent i są już na bardzo wysokim Tak. poziomie i myślą, no ale przecież mój poziom talentu jest bardzo jeszcze niski. I właśnie wydaje mi się, że tutaj to, no i jeżeli tak ktokolwiek myśli, kto nas słucha, to właśnie mi się wydaje, że właśnie to jest taka osoba, która właśnie szczególnie powinna myśleć o tym, żeby popatrzeć na te stypendia, że może ktoś mógłby właśnie pomóc jej rozwinąć ten talent, bo talent to nie jest tak, że on jest już od razu rozwinięty na takim ogromnie wysokim poziomie, prawda? Tylko te talenty, one się rozwijają. No Zresztą. tak. To jest tak, że kwestia psychologiczna znowu, tak? No bo wszyscy musimy, ja myślę, że wszyscy musimy bardziej w siebie wierzyć i doceniać samych siebie w Polsce, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi. Mnie Tak. osobiście bardzo pomogła w tym też terapia, ale tu nie będę oczywiście agitował na ten temat. Ja myślę, że jest wielu bardzo zdolnych ludzi. Jeżeli mogę dać jakąś poradę, to żeby zapisywać na bieżąco swoje osiągnięcia, nawet jak wydają się małe, prowadzić sobie taki dzienniczek sukcesu. Bo to się później przyda, po prostu. Przy szukaniu stypendium to się przyda. A kiedy już wybierzemy tą ofertę, którą sobie jakby wymarzymy, sobie myślę, no jakbym to dostała, to by było super. No ale lepiej przeczytać sobie biogramy, sylwetki stypendystów, stypendystek z poprzednich lat, zobaczyć, czym one się zajmują, czym się za co wygrali. I wiesz, i wtedy się dopasować tak trochę, podejść do tego tak z odrobiną sprytu Tak. i sprzedać się troszkę. Zwłaszcza, że często też już. Wiesz, to nie jest tylko tak, że wysyłasz wniosek,
i mieścisz się w widełkach finansowych albo nie. Często trzeba dobrze wypaść w rozmowie, tak jak rozmowę o pracę, zrobić jakąś prezentację, sprzedać się po prostu jakoś, nie? I to jest też w sumie fajny trening przed wyjściem na rynek pracy, nie? Nie wiem, jak to u ciebie wyglądało przed tym twoim stypendium naukowym, może pamiętasz tą rekrutację, ale... No wiesz, to raczej to tam oceny były, to tak Raczej wiesz, to oceny, było, po prostu. tak. To nie było tak, że gdzieś tam patrzyłam, żeby sobie znaleźć, wiesz, szukałam bardziej stypendium wokół zawodu. Bo też jako kończąc inżynierskie studia, no to tak myślałam o tym, że ten zawód, ale z drugiej strony, wiesz co, miałam tą obawę, czy nie zwiążę się z firmą i później nie będę miała tak zwanej lojalki, wiesz, na 2-3 lata pracując tam, gdzie nie chcę pracować, nie? I to był tak, to mnie zatrzymało przed tym, żeby już tak konkretnie wejść we współpracę z jakąś konkretną organizacją. No, to był taki minus, nie? No więc to różnie bywa. Bo rozumiem, że wy macie raczej takie fundacyjne i organizacyjne, czy również też z firm macie stypendia? Jak to Jest wygląda? trochę firm, Jest. ale też jest bardzo dużo samorządowych, wiesz? Bardzo dużo Tak, tego jest. Samorządy bardzo dużo organizują właśnie tych lokalnych. No też są też na przykład od ministra kultury stypendia, czy na przykład od Instytutu Adama Mickiewicza, z różnych tego typu też instytutów. No jest tego dużo, jest tego dużo naprawdę. Dużo. Wiesz co, w kontekście tego tak mi przychodzi do głowy, czy masz jakieś przykłady właśnie tej dobrej porażki, w sensie takim, że wiesz, ktoś, no nie wiem, składał o stypendium, dostał je albo nie dostał, bo wiesz, też jest trudno tak, że wiesz, już się decydujesz, już piszesz, już to złożyłeś i kurczę, odmowa, nie? Jak tutaj teraz to przekuć w tą dobrą porażkę? No na pewno to, co powiedziałeś, to jest ten plus, że to czegoś się uczymy i to jest bezcenna wiedza. W ogóle na przykład się nauczyć złożyć taki wniosek, to jest super sprawa moim zdaniem, nawet jeżeli nie dostaniemy tego stypendium, nie? No Tak, to. no pisali do nas czasami ludzie, że wiesz, że za pierwszym razem się nie udało, ale spróbowali znowu. Nawet w naszym zespole tutaj fundacyjnym był taki przypadek. Także wiesz, no to się naprawdę zdarza, ale no, nas też bardzo cieszą na przykład nasze ambasadorki, bo mam tak też kilka artykułów o ambasadorkach i one rzeczywiście odniosły sukces dzięki temu. I też nie zawsze to się od razu udawało, ale na przykład Joasia odbyła staż w brukselskiej gazecie. Zosia zaczęła studiować historię i politologię w Cambridge, nie? Daria miała swobodne i aktywne życie studenckie dzięki stypendium, potem dobry start zawodowy. Jagoda dzięki programom rozwojowym i wolontariatowi mówi nam, że czuje się szczęśliwa. I tak wiesz, tego typu Jakie sobie historie. zapisujecie, widzę. My zapisujemy, nawet sobie zapisałem, żeby przeczytać. No bo wiesz. Fajnie. No jest to zachęcające, na pewno. Jest, po prostu. No, ja sam nawet nie wiedziałem, póki nie dołączyłem do fundacji, że jest coś takiego. Sam sobie, że coś takiego jak moje stypendium, wiesz, sam byłem zaskoczony, a potem jak to się czyta, to sobie myślisz, kurde, no to działa. Tak, i wiesz co, tak jak tam przeglądałam tę informację, jeżeli chodzi o te stypendia. Właśnie też No. tutaj w naszej rozmowie zalinkowaliśmy też artykuł, który jest teraz akurat dotyczy tych stypendiów, które tutaj się pojawiają, ale między innymi zwróciłam uwagę na to, że są również stypendia zagraniczne. I właśnie to mnie bardzo zainteresowało, jak na to patrzeć, jak w ogóle tak planować w ogóle te takie stypendia zagraniczne, jak to działa. Wiesz co, no to na pewno trzeba troszkę więcej sobie dać czasu niż w przypadku stypendiów krajowych, no bo wiadomo, musisz zaplanować wyjazd. One są też, zauważyłem, często bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o to, wiesz, jeśli chodzi o wymogi, które musisz spełnić, zwłaszcza jeśli to jest na przykład magisterka czy doktorat. To wtedy tych wymogów jest sporo. My się staramy dawać takie stypendia też, które jakby są takim full pakietem. Czyli na przykład to nie będzie 100 funtów w Londynie, no bo za to będzie ciężko przeżyć, tak? To będzie coś, za co będzie można wynająć mieszkanie i rzeczywiście sobie tam żyć.
Więc to jest dla nas bardzo ważne. No i staramy się, wiesz, to jest tak, że tych stypendiów zagranicznych są bardzo wiele, tak? Mówimy w tym momencie o całym świecie, więc my nie będziemy twierdzić, że na naszym portalu są wszystkie, tak? No tak. Oczywiście. Na przykład ostatnio skupiliśmy się na stypendiach w Stanach Zjednoczonych i zrobiliśmy taki artykuł zbiorczy, jak to wygląda tam. Z grubsza podział jest o dziwo podobny, tak jak w Polsce, ale działa to troszkę inaczej, bo też jest dużo stypendiów na przykład dla osób z polskimi korzeniami, bo wiadomo, tych jest sporo w Ameryce i to też jest fajne. Także tak, staramy się, żeby, wiesz, w każdym nagłówku było na przykład stypendium takie i takie dla doktorantów, albo dla magistrów, dla naukowców. Czyli ten podział, żeby był jasny, żeby jak ktoś wejdzie ze studentów, czy studentka wejdzie na nasz portal, żeby było jasne, może wybrać kraj, może wybrać jaki stopień naukowy, na jakim jest etapie, jaki, i wiesz, i wtedy po prostu szukać. Są też stypendia za granicę online, więc wtedy jest troszkę łatwiej sobie to zaplanować. Ja to tak sobie wyobrażam, że chyba trzeba zacząć w taki sposób inny myśleć, jeżeli chodzi o tę swoją edukację, że tak jak mówiłam wcześniej, że strategicznie wobec załóżmy, jeżeli zostaję w Polsce i chcę w inny sposób finansować studia niż praca zawodowa, no i oczywiście wiadomo, że tam jakaś część od rodziny dostają studenci finansów, ale podejrzewam, że to są zawsze. Chciałby się mieć te swoje pieniądze, więc tutaj strategicznie by trzeba było właśnie patrzeć na te stypendia związane z tym, że tutaj w Polsce mogę otrzymać jakieś tam finanse na te moje albo naukowe rzeczy, albo pasje, realizowanie tych pasji albo naukowych rzeczy, a zagraniczne, no to trzeba z takim wyprzedzeniem, że pomyśleć sobie, tak jak mówisz, że na przykład chcę podjąć studia, na przykład, nie wiem, w Holandii albo w Ameryce. I wtedy muszę zobaczyć, czy no po prostu policzyć, czy mnie na to stać. No bo ile takie. Jedna sprawa jest taka, że też drogo kosztują takie studia, mogą kosztować Oczywiście. drogo za granicą, to Ale od tego jest też stypendium, tak? To stypendium. wtedy, bo my nie piszemy tak tylko o Erasmusie czy o wymianach, tylko piszemy przede wszystkim o tych stypendiach, które te finanse pokryją w jakimś stopniu przynajmniej. No ja sobie tak myślę, bo wiesz. Ja byłem w obu sytuacjach, to znaczy i próbowałem pracować i realizować pasję, i mi rodzina pomagała, tak? I oba podejścia mają swoje plusy i Plusy, minusy. minusy, no Bo właśnie. minus to jest przy wypadku rodziny, wiadomo, poczucie niezależności, poczucie, że się nie stoi na swoich nogach. Z kolei, jak jest praca, no to jest ogromne zmęczenie, tak? A tak sobie myślę, że ta opcja ze stypendium. No to daje ci best of both worlds trochę, nie? No bo masz i poczucie, że stoisz na swoich nogach, sam sobie to znalazłaś, i ogarnęłaś to sobie. No a po drugie, masz te takie korzyści, masz ten komfort, tak? Więc taka myśl po prostu przyszła do głowy, To prawda. że to jest takie postawienie na siebie bardziej wtedy. Zgadza się. Ja właśnie sobie tak wyobrażam to, że jeżeli ktoś chciałby rozpocząć sobie poszukiwania takiego stypendium i załóżmy już by znalazł takie stypendium, które mniej więcej wydaje mu się, żeby pasowało do niego, no bo na przykład, nie wiem, jest studentem i tam, wiesz, jakiś ma określony kierunek i tutaj widzi, że może to by było dla niego stypendium, to wtedy musi zacząć wypełniać ten wniosek. I wiem, że czasami ludzi z powodu tego, że nie mają takich doświadczeń, wiesz, jak taki wniosek wypełnić teraz, nie? Jak teraz napisać o sobie, wiesz, tam w te rubryczki, jakieś różne rzeczy, pewnie tak sobie to wyobrażam, pewnie coś tam musi podpisywać. Czy myślisz, że jest jakiś, czy są jakieś takie miejsca, gdzie ta osoba może dostać jakieś informacje, gdzie się spytać? No wiem, że na pewno w Google, jak napiszę, no nie może za bardzo użyć sztucznej inteligencji, chociaż może też użyć. Czemu nie? No teraz, wiesz, nie przez przypadek rezygnujemy z prac domowych, bo ChatGPT pisze większość z Dokładnie, tych prac domowych, nie? tego. No pewnie tam trzeba trochę się wykazać tą kreatywnością, nie? Żeby tam jakoś opisać siebie, nie? Tak, no ja oczywiście podlinkuję, bo mamy taki artykuł, jak wypełnić wniosek. On jest bardzo długi, a to z tego powodu, że każde stypendium jest inne i ma swój regulamin i czego innego wymaga, więc tutaj zrobić taką zintegrowaną wersję tego artykułu było ciężko, no ale Oli tak się świetnie udało.
Więc ja oczywiście podlinkuję, chyba że to by się O, teraz uda. może mi się uda, no No, właśnie. jak wypełnić Jak wniosek na wypełnić stypendium. wniosek? Tak, No. tak. Czyli są jakieś takie u Was takie pomysły czy podpowiedzi, jak to zrobić? Rozumiem, że jak na Tak. przykład można by było zacząć te stypendium sobie zdobywać. Tak Tak, rozumiem. dokładnie, dokładnie. I zawsze Tak. można do nas też napisać z jakimś konkretnym problemem. My się staramy odpowiadać cały czas na te pytania. Wręcz się cieszymy, kiedy ktoś nas zapyta, no bo Ktoś wiesz. zapyta. No rozumiem. Czyli też jesteście osobami, które chcą też jakoś pomagać osobom, które chcą te stypendia Tak, zdobyć. No to no to też jest jest cała super. idea, to jest cała No to idea. super. Bardzo fajnie, bardzo. No, jedną z rzeczy, którą też mnie ciekawi, to właśnie, czy masz jakieś takie historie, no nie wiem, czy taką, jakąś taką osobistą wizję, czy taką zachętę, że jakaś historia ci leży na sercu, że właśnie, kurczę, myślisz sobie, no to ma sens, nie? Że ta twoja praca ma sens, że to naprawdę jakoś się coś zmieniło u kogoś, nie? Czy widziałeś coś takiego? No wiesz co, na przykład pisał do nas taki chłopak Nataniel, który jest teraz w ogóle dosyć popularny na Instagramie i na TikToku. No i on, kurde, no on mówi, że on zdobył chyba 100 tysięcy do stypendiów samych, Nie. jak niesamowite kwoty po prostu zdobywał. I on daje, wiesz, takie lifehacki po prostu troszkę, jak te stypendia dostać, jak te wyjazdy. No ja sobie myślę, wiesz, jakoś tak przypadkiem było, że moja mama chyba na to trafiła, sobie myśli, Boże, gdybym ja miała te wszystkie szanse, nie? Gdyby Tak, tak tak. kiedyś było można, więc to mi też zapadło w pamięć, ale tak jak mówię, mamy te nasze ambasadorki, tych Tak. historii jest sporo. Ja też jestem ciekawy właśnie, co jeszcze możesz powiedzieć tak ze swojej perspektywy wykładowczyni, co jeszcze jest. Może jest coś, co moglibyśmy, wiesz, zrobić, czy napisać taki artykuł, czego studentom tak naprawdę brakuje, nie? Jeszcze. No, Jakich informacji? tak, na pewno, wiesz, jeżeli jak przeglądam sobie różne raporty, czy takie przesiewowe, takie badania, które dotyczą tych zmian społecznych, bo to wyczuwamy, że jest Wyczuwamy to. inaczej, że nawet już ty czy ja, na pewno już, bo jestem od ciebie starsza, Kacper, ale chodzi o to, że na pewno ty już czujesz, że te osoby, które są teraz na studiach, już pewnie ten most kulturowy, on nie jest taki bliski, nie? Że jest ciężko jakby ten most kulturowy postawić. Dlaczego? Ale Dlatego, między wykładowcą a jeżeli studentem, chodzi czy? o studentów, tych nawet, bym powiedziała tak, że most kulturowy już się załamuje między studentami 5. roku a 1. roku. Aha. Dlatego, że zmiany społeczne są bardzo, bardzo się zmienia to wszystko, bo na przykład, słuchaj już, student 1. roku nie gra w te same gry, które gra student 5. roku. Nie No ogląda tych tak. samych bajek w dzieciństwie. Nie czyta być może tych samych książek. No może ewentualnie, jeżeli miał tam, wiesz, jakieś lektury, które musiał przeczytać. Czyli wiesz, o co chodzi, że most kulturowy to jest ta rzecz, o którą my możemy się zaczepić, żeby się porozumieć, i wtedy możemy efektywnie pomóc, czyli zrozumieć sytuację tej danej grupy społecznej i efektywnie pomóc, bo wiesz, my możemy robić dobre uczynki i mówić, że a hej, pomogę ci, ale to wiesz, będą na tej zasadzie, że Trzeba będą było, jak dobra rada się złączyć, wujek no dobra tak. rada, albo coś takiego, albo wiesz, jak się mówi, że każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara, nie? No bo w końcu ktoś to powie. A to jest świetne, zapomniałem o tym powiedzeniu. Dokładnie, że po prostu chcesz tu zrobić dobry uczynek i tak później ktoś powie, co ty tu się wtrącasz. Ale w każdym razie jedną z rzeczy, która jest trudnością, taką wiesz, przez badaczy odkrytą, badaczy społecznych, to jest właśnie ta dziedzina podejmowania decyzji. Ze względu na to, że pokolenie tych 20-20-parolatków ma bardzo dużą, jak powiedzieć, no, dużo do wyboru. I te dużo do wyboru powoduje, że no to jak wybrać? Co masz wybrać? I to jest niestety takie trudne. Więc ja się zawsze zastanawiam, co zrobić, jeżeli chodzi o pokolenie właśnie tych 20-latków, jakie dać im kryteria, narzędzia, sposoby.
jakieś odwołanie do ich jakichś osobistych, nie wiem, wartości, celów, żeby oni mogli w łatwiejszy sposób podejmować mądre decyzje. Bo ogólnie z decyzją niestety to wygląda w taki sposób, że jeżeli masz to jest taka zasada, to też jeżeli mówimy o już psychologii tutaj, że na przykład kiedyś nasi rodzice mieli do wyboru trzy jogurty, więc wybrali jeden jogurt, a dwa obsmucili. A jak my mamy do wyboru 25 jogurtów, to jeden wybierzemy, a 24 posmutnimy, rozumiesz? Więc to jest ten taki paradoks, że To jest jak prawda. Ja będziesz też to miał, czuję. czujesz to, nie? Że masz za dużo, jak masz za dużo do wyboru, to w gruncie rzeczy stajemy coraz bardziej smutni, a nie radośni z powodu tego, że mamy taki duży wybór, nie? Więc właśnie to jest kłopotliwe. Więc właściwie myślałam sobie o tym, że może tutaj jakaś jeszcze, może właśnie jakaś taka lepsza segregacja, może jakieś wspomożenie się jakimś, wiesz, jakimś testem, który by pomógł osobie dojść do tego właściwego wyboru, żeby ona się jakoś mogła upewnić, że to jest jej właściwy wybór. Bo no niestety to jest to, że wiesz, taka duża, i mówimy, słuchaj, i tu możesz, i tu, i tu, i tu. I wtedy tak się mówi, że w cudzysłowie, że te pokolenie ląduje tak zwanej, wiesz, w sklepie jakimś tam, nie? Bo już za dużo. Choć nic złego nie ma oczywiście w Nie, pracy sklepu, oczywiście, że nie, nie, tylko ale tak, że jasne, to wiem o jest. co chodzi. Jeszcze to chodzi, nie? Że po prostu, więc tutaj wydaje mi się, że ta mądra podpowiedź, nie, to nie jest ta, że za naszych czasów, albo że przecież powinniście sobie dać radę i tak dalej, nie? No bo Nie, nic tego nie niewinne, można mówić nie, nigdy. co nie? No w ogóle to jest, wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu, jakby to powiedzieć, jest inaczej. Co oni winni, że oni się urodzili w tych czasach, kiedy mają taki napór, taki bardzo, no jest bardzo mocno, muszą się porównywać wobec swoich rówieśników, widzą, co ich rówieśnicy robią, co zdobywają. Być może to jest w ogóle nieprawda, może to być w ogóle nieprawdziwe, nie? Się te porównanie i to powoduje bardzo mocną presję społeczną. Nigdy żadne pokolenie nie żyło pod taką presją społeczną, więc to też jest No tak, bo to jest takie. kwestia mediów społecznościowych też w dużej Tak, mierze, prawda? niestety tak, nie? Ale Więc. też właśnie też o tym pomyślałem, jak mówiłaś o tych studentach pierwszego roku versus Tak. piątego, nie? Że, no bo to jest trochę taki milenialsi versus Gen Z, nie? Tak. No tutaj akurat pewnie mniejsza luka niż ten, ale wiesz co, no bo wszyscy trochę się mierzymy chyba z tym samym problemem, czyli jak siebie w ogóle zmotywować, nie tylko jak znaleźć drogę, jak już wiemy chociaż troszkę, czego chcemy i chcemy spróbować czegoś, bo to przede wszystkim trzeba próbować, taka jest prawda, żeby się dowiedzieć, czy co się chce. To jak się zmotywować, żeby działać każdego dnia i tak dalej. I wiesz, na przykład pokolenie moich rodziców mogło mieć tendencję, żeby się zapracowywać. Być może Gen Z ma z kolei jakąś tam tendencję taką ogólnopokoleniową, żeby oszczędzać siebie. A Tak. ciężko znaleźć bardzo ten złoty środek. Ja Tak. jestem może tym pokoleniem pomiędzy, ale i tak mam wrażenie, że mamy tendencję do przepracowywania się też. Że to raczej w tą stronę jeszcze poszło. Więc tak, no to jest, no ciekawa w ogóle koncepcja z tym testem, Tak, żebyśmy no coś takiego. może kiedyś jakoś usiądziemy, tak jak wymyśliliśmy tego No. Tajwa, może wymyślimy jakoś taki sposób, żeby, no właśnie, żeby była jakaś podpowiedź, nie? Albo po prostu tak jak mówisz, może to jest tak, że nie tylko ci mentorzy są potrzebni na poziomie liceów, ale może właśnie też mentorzy na poziomie już Studia. studentów, nie? No bo wiesz, wiadomo, że to są już dorosłe osoby, już patrzymy na nich jako dorosłe osoby, ale może jednak by potrzebowali jakiejś takiej wspomożenia takiej względem tych celów życiowych, nie? No Żeby bo mieć wiesz, jak taką. nawet patrzysz na biografię jakichś słynnych ludzi w Tak, nauce, nie? To tak. zawsze za każdym stał jakiś inspirujący wykładowca na studiach, No nie? właśnie, Zawsze była taka właśnie. więź, nie? Tak, A tak. jak tego nie ma, to czasami wiesz, bo to jest czysty przypadek. Jak tego nie ma na studiach, to ta motywacja jest mniejsza, zagubienie, to wiesz, no
To się tak wydaje, że to trzeba wszystko wiedzieć, będąc na studiach. To nie Tak, jest prawda. tak, tak. Jedną z rzeczy też, co widzę, Kacper, jeżeli chodzi o studentów, to na pewno to, że oni potrzebują, żeby jakoś im to powiedzieć wprost, że naprawdę widzę w tym, że masz talent. Znaczy, że sobie dobrze z tym radzisz, że wiesz, no bo załóżmy, ktoś nie dostaje jakiejś super oceny, ale wiesz, ale jako osoba, która to widzi jego pracę, czy jak sobie radzi tam w jakimś obszarze, żeby wiesz, ta informacja zwrotna była taka, no właśnie tak, no taka sensowna, nie? Że ta osoba myśli sobie, ojejku, faktycznie mogę postawić na tą mocną stronę swoją, która na przykład czasami nie jest taka bardzo powiązana z tymi kierunkami nauki, na przykład, nie? Jedną z rzeczy, którą kiedyś usłyszałam od jednej osoby, i właśnie to sobie też myślałam, że to było takie ciekawe, że ta osoba powiedziała, mówi do mnie, wiesz co, Kasia, po prostu masz dużo energii i idź w to. W sensie takim, że na przykład, że No jest, że masz, nie da lubisz się się, zaprzeczyć, że masz. no, że lubisz się śmiać, lubisz ludzi i wiesz, a ja myślałam, wiesz o co chodzi, myślałam, że tak jak, wiesz, że trzeba być takim profesjonalnym, No że wiesz, tak. takim smutnym, no nie wiem, no jakoś tak sobie to wymyśliłam, nie, że trzeba takim być, wiesz, nie, takim, że No tak bo zwanym, patrzyłaś na tych na wykładowców, poza przykład, tym w nie? momencie, kiedy się idzie na studia, no to jest się po kilkunastu latach polskiej szkoły, tak? Tak, Zwłaszcza jak dokładnie, się ciągle tam. cię taka urównialka, nie, że Dokładnie, oceniają no jednak cię. system troszkę pruski cały czas różni Tak, się. to prawda, to jest minus, to też jest minus, no to prawda. No No. więc to jest fajne, co mówisz, bo właśnie mi się wydaje, że moje stypendium właśnie patrzy tak zupełnie z innej strony na te różne rzeczy i tak samo my się staramy też w podprądzie publikować te treści, które też nie są takie w tą jedną stronę patrzące, nie takie, wiesz, pod tą linijkę, nie? No Że... właśnie, bo wy też macie fajną formułę, bo u was tak naprawdę studenci w dużej mierze jako wolontariacko piszą te Tak, artykuły, tak, prawda? tak, tak, to prawda, to prawda. Więc piszą też o sobie i bardzo często też na przykład taki ktoś, kto jest na trzecim albo czwartym roku, to on już jest tym specjalistą dla tych pierwszorocznych, wiesz? I to jest To właśnie, jest piękne też, nie? no, dokładnie, że on już jakby przeszedł pewną drogę i to też jest takie, i taka druga rzecz, którą Kacper widzę w studentach, że studenci też tak nie doceniają czasami tego, że już właśnie, że już przeszli pierwszą sesję, przeszli drugą sesję, więc wiesz, oni już są, wiesz, już mają te takie kamienie milowe zaliczone i to już powoduje, że oni są osobami, które mogą się czymś dzielić z tymi osobami, które dopiero przychodzą na przykład na studia, nie? Więc No, wiesz, to każda sesja zostawia na sobie, tak, na nas ślad. takie biedno. To się nie odbędzie bez bólu. No niestety, nie odbędzie się bez bólu, to prawda. Niestety, znamy to, to prawda. No, zgadza Zwłaszcza się. na niektórych kierunkach, ale to. Zwłaszcza na niektórych kierunkach, to prawda, to się zgadza. No dobrze, słuchaj, będziemy lądowali w tej naszej rozmowie. Tak. Ja myślałam sobie o tym, że chyba tak jakbyśmy sobie podsumowali, nie? Że jakie są korzyści i no tutaj naprawdę ja osobiście to jestem jednak propagatorką tego, żeby kurczę się tak nie dać tej presji społecznej, temu pytaniu, o, to jest, dla mnie to jest, wiesz, to takie pytanie, o, takie, wiesz, zawsze, co robisz na Sylwestra, nie? Wiesz, to takie okropne, tych z No. okropnych pytań, nie? Tak samo, gdzie pracujesz? Czyli tak, a, studiujesz? No to gdzie pracujesz, nie? Że niekoniecznie musimy pracować, będąc na studiach. Nie musimy. Ja uważam, że nie Nie musimy. musimy. I nie jest to Więc... wstyd, chociaż też nie Tak. jest, z zupełnością rozumiem, że czasami to jest mus i Oczywiście, trzeba, że i w tak. ogóle podziwiam Tak, ludzi, którzy to robią, tak, ale wiesz, można pracować, studiować i szukać rozwiązania jednocześnie, żeby spróbować też inaczej. I to jest też, no, myślę, bardzo ważne. to prawda, bo wiesz, bo właśnie to, co też taką miałam myśl, że później, bo to są jednak to jest wyjątkowy czas, te 3 czy 5 lat, kiedy jesteśmy na studiach, to w gruncie rzeczy, właśnie Nie też jak powtórzy się już raczej potem. Nie Znaczy. powtórzy się dokładnie. I też to, co powiedziałeś, Kacper, dla mnie też jest takie kluczowe, tak jak mówisz o tych biografiach,
to świat zmieniają jednostki, wiesz? To zmieniają pojedyncze osoby. To są tacy zajawkowicze, którzy po prostu jakoś nas przekonali. I mi się wydaje, że bardzo często, kiedy patrzę tam na te różne takie, wiesz, tam życiorysy czy przygody ludzi, to często ta przygoda się na studiach zaczynała. Wiesz, że Bardzo, to, no, bardzo. dlatego, że jeszcze, wiesz, jeszcze ktoś nie ma rodziny, jeszcze nie założył, jeszcze tu, wiesz. Jeszcze jest wiara i nadzieja w sercu. Tak, dokładnie. Jeszcze ta siła, ta sprawczość, nie, że jest sporo, więc jak naprawdę, no, zachęcamy. No. Ja myślę sobie, wpisz, kurczę, człowieku, zachęcam ciebie, jeżeli mogę, do tego, żeby te marzenia, wpisz te marzenia. Może się uda je A zrealizować, nie? nóż, no No właśnie. właśnie, właśnie, nie? Żeby nie dać się w ten taki, wiesz, zamknięty krąg zmęczenia i z którego nie można wyjść, zamknąć za wcześnie, nie? No bo to Tak. jest też tak, że praca nas często w to zamyka, no ale to w momencie, kiedy nas spotyka na studiach, to mi się w ogóle serce kraja, nie? Tak, A tak. wtedy są jednak troszkę łatwiej z tego wyjść i są te możliwości i my się też zajmujemy właśnie propagowaniem tego. Tak. Ja właśnie też myślałam o tym, że czasami praca może nas też niestety w takiej bańce zamknąć, wiesz? No Że po tak. prostu już tylko się obracamy wokół tych ludzi, którzy są w tej pracy, a jednak jeszcze ten okres, kiedy studiujemy, to jest taki okres takiego rozszerzania tych swoich okręgów. Wiesz, żeby po prostu też dużo, tam kilka badań też mi wpadło na ten temat, że to jest też sukces nasz osobisty, że my mamy wiele kręgów. Wiesz, jeżeli na przykład, dlatego ty na przykład jako taki działacz społeczny albo wolontariusz, to wiesz o co chodzi, bo to wiesz, tutaj znasz ludzi, tutaj znasz ludzi i to w gruncie rzeczy to jest ta wartość niematerialna, która jest nie do wyszacowania, jeżeli chodzi o finanse, bo ona Tak, jest. no wiesz co, Gosia z naszego zespołu zawsze mówi, że najpiękniejsze, co nas może w życiu spotkać, to drugi człowiek, zawsze to No powtarza i to jest prawda. takie, no wiesz co, ja się bym kiedyś z tym nie zgodził, bo byłem introwertykiem i nie rozumiałem, a ostatnio mega się z tym zgadzam i w ogóle poznawanie tych ludzi to jest największa radość. I też jeśli chodzi o stypendia, to też dużo organizatorów o tym mówiło, że ta społeczność stypendystów, która się tworzy, to też jest niesamowita rzecz. Tego ja akurat nie doświadczyłem, no bo tak jak mówię, przegapiłem wtedy, ale może wy właśnie doświadczycie, może wy z tego Dokładnie. skorzystacie. To prawda, są inne czasy. Więc wy z tego korzystajcie. No dobra, Kacper, to zostawiamy Bardzo tutaj. dziękuję. Właśnie bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, dziękuję Ci za Twoją inspirację i przede wszystkim za to, co robisz i za to właśnie, że starasz się propagować tą ideę. Zachęcamy Was do zaglądania na moje stypendium, zapraszamy Was do zaglądania na podprąd.pl i oczywiście ktokolwiek tutaj nas ogląda, też zachęcamy do zadawania pytań, bo może uda nam się jakoś odpowiedzieć i może uda Tak. nam się kogoś tutaj znawigować na jakieś odpowiednie No stypendium. właśnie, znawigować to dobre słowo też. Dobrze, więc nawigujmy. Tak jest. No dobrze. No to Dzięki, nic. Kasiu. No dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do Pozdrawiam, zobaczenia. pa, dzięki. Hej.